Miłości moc. Oto aktualności magiczne z niesamowitego czasu, zarówno z niesamowitego czasu świata, jak i z niesamowitego czasu dla mnie osobiście. Oto czas wielkiej mocy. Zbliżamy się do momentu, w którym każdy, niezależnie od zodiaku, niezależnie od przekonań, podejmie kroki i wejdzie na drogę swojego największego, uwaga, wyzwania, które, haha, jest jednocześnie przeznaczeniem. Oto znajdujemy się w czasie, gdy świat wydarza się do nowiu w Skorpionie, a wówczas przemówi wszystko to, co w nas emocjami, uczuciami, co w nas głośne wewnętrzną prawdą. Oto jesteśmy w czasie, gdy dowiadujemy się sami od siebie, z dnia na dzień, co takie wartości dla nas stanowi. Co dokładnie mamy na myśli, gdy mówimy, że coś jest dla nas najważniejsze? Którędy to się ta najważniejszość objawia? Czy coś jest dla Ciebie na tyle ważne, że sięgasz po wszystkie dostępne dobre, zgodne z właściwymi rozwiązania? Czy może 3 na 10? Oto czas wejścia w swoje własne zrozumienie tej skali, w której się przemieszczamy i poruszamy. No i oczywiście możliwość zmiany. W tym czasie świata najważniejsze jest to, żeby spędzić jak najwięcej swoich sekund swojej obecności w kreacji. Żeby wydać ten czas siebie, ten swój czas, czas swojego życia na stworzenie czegoś, na powołanie do życia jakiegoś piękna. Tak oto już 17 Mars wchodzi w Kazimi, czyli te aspekty planet wszystkie naraz krzyczą o niesamowitą aktywność, krzyczą o podjęcie akcji. Jeżeli wiesz, co masz zrobić, zrób to wówczas. Podejmij wszelkie kroki. Pracuj aktywnościami ognia, bo zarówno Słońce, jak i Mars pracują aktywnościami prędkości, pracują wartościami ogiennymi, pracują wszystkim, co męskie, waleczne, no i oczywiście, co budzi w nas odwagę. Świętym totemem jest również lew na ten czas, brama lwa to skojarzenie magiczne, które słusznie Wam się kojarzy. Pamiętajcie, że w tym czasie świata, jeżeli pozwolicie sobie marzyć w sposób zupełnie taki wasz, spoza skali jednocześnie, taki, którego wcześniej na Ziemi nie było. Jeżeli dodacie do tego po prostu swoją odwagę, to rzeczywistość tak jakby bardziej będzie chciała to spełnić, wykreślając tak jakby. To ważne, bo gdy jesteście uparci przy jakimś marzeniu, gdy coś jest dla was tak bezwzględnie ważne, to wchodzicie na tor życia i rzeczywistości, gdzie to coś ma prawo się wydarzyć. Tak oto nów w Skorpionie, słusznie interpretowany przez Was jako odrodzenie i życie, to ten czas, który rozdzieli wszystkie martwe od żywych sekund. To znaczy, że to, na co już nie dajecie czasu, na co już nie macie przestrzeni w swoim życiu, to wyrzucicie w bramę przeszłości, a tam wezmą to w swoje panowanie i opiekę wszyscy, którzy już odeszli, którzy do Królestwa Przyszłości oczywiście siłą rzeczy, naturalnym biegiem czasu należą. Tak oto w każdym królestwie, w królestwie żywych i umarłych, działa Twoja boskość. Pamiętaj, że jesteś boskim światłem w delegacji. Jeżeli Bóg to dla Ciebie dziadek na krześle, to obejrzyj ostatnie wszystkie kamerki. Jeżeli masz na to czas, jeżeli czujesz w tym prawdę, jeżeli to z Tobą rezonuje i dowiedz się, jak bardzo ten paradygmat i ten, powiedzmy, archetyp wmówiony ludzkości skrzywdził ludzkość. To nam wydawało się przez wieki, gatunkowi człowieczemu, że Bóg jest zewnętrzny, że trzeba się o wszelkie łaski prosić i droga pomiędzy tym, co chcemy i czego potrzebujemy, a tym, co otrzymujemy, była
tak długa i tak niemożliwa, że często zajmowała całe życie bądź wiele generacji, by osiągnąć. A to nasza boskość jest drogą. Droga do manifestacji jest wewnętrzna. Oto, gdy zdobędziesz się na to, by pracować nad swoją potęgą, gdy poczujesz w tym pierwsze efekty i będziesz kontynuować, gdy zrozumiesz, że jesteś najważniejszą pracą siebie, spotkają cię wszelkie błogosławieństwa, które dla ciebie są. Bo one są dla ciebie i są twoje i nikt inny ich nie weźmie i tylko ty masz dostęp. Ale tylko ty w określonym stanie siebie, w określonej kondycji sobie na to pozwolisz. Tylko ty w określonym honorze siebie, w określonym pojmowaniu siebie dasz sobie do tego dostęp. No i osiągnij to. Po to masz pracę nad mocą osobistą, bo prawdziwa moc jest zawsze osobista, wynikająca dokładnie z tego, jaką jesteś osobą, co robisz, jakie jest twoje stworzenie w świecie, jak twoje imię zapisane jest ogółem w ludzkości. Czas Skorpiona to czas mocy. Nie tylko dla mnie, dla całego świata. To czas przywołania w sobie i zintegrowania w sobie tego, co jest światłem, tego, co jest cieniem. To czas połączenia wszystkich promieni siebie, całej wszystkości siebie i wycelowania tego w jednym kierunku. Dokładnie tak, jak przebiega ścieżka. Od przyczyny do efektu. Od przyczyny duszy, oczywiście, czyli od pierwszego światła w nas wpisanego, aż po cel duszy. Na tej drodze, jeżeli towarzyszy nam magia, to wszystko, co jest magią w świecie, się do nas uśmiecha. Nie tyle jak tajne bractwo, które mruga do siebie na rządowych zebraniach, ale jak świetliste, wspólne sobie plemię na poziomie szamańskim, na poziomie alchemicznym, jak jeden krąg magiczny, który wzajemnie zawsze wesprze mocą swoje zasięgi, bo wie, że potęgą jest uczynić. Jesteś wówczas tym, który uczyniłeś. Nie dlatego, że ktoś ci za to coś da. Nie dlatego, że spotka cię, bo spotka powrót energii. Ale dlatego, że ze wszystkich możliwości świata, ze wszystkich możliwości wydania tego czasu w jakiś sposób, ty wybrałeś taki sposób, który pomnożył twoją potęgę. Oto czas Skorpiona, czas, w którym w wyniku tranzytu w Wenus należy spędzać czas w tworzeniu tego, co jest piękne. Należy spędzać czas w tworzeniu dokonanym. I już wyjaśniam. Chodzi o to, by robić coś od początku do końca. Czy to origami, czy to wspomniane wcześniej jeżyki, czyli Polish Stars, czy to wiersz, który napiszesz i wiesz, że jest rozpoczęty, ukończony, wiadomość przekazana. Tak pamiętaj, że dopełnianie czegoś, dokompletowywanie, dowydarzanie jest nawykiem duszy albo nie. Można ten nawyk wyrobić. Należy to polubić, zauwielbiać jako swoją nową tradycję. Jeżeli jesteś tym, który zaczyna i kończy, to jesteś tym, który jest w stanie wprowadzić w życie dowolną rzecz. Zmanifestować dosłownie wszystko, co w ramach ludzkiego zrozumienia i możliwości czasoprzestrzeni ma swój początek i koniec. Pamiętaj, że pracujemy w magii bardzo często na wartościach ostatecznych. Nie tylko symbolicznie, ale faktycznie, realnie w życiu. I teraz taka wiadomość praktyczna. Jeśli dotarłeś do tego momentu wideo, to zapewne jesteś tu właśnie po tę wiadomość. Zapewne od końca ostatniego miesiąca, października, aż po teraz odczuwasz pewien dziwny, być może nowy rodzaj zmęczenia. Ten nowy rodzaj zmęczenia i ta wiadomość jest po pierwsze powodem, dla którego to wideo będzie publiczne, bo zależy mi, a nie tyle mi, istotom anielskim i archanielskim, które prosiłyby wam to przekazać, więc przekazuję. No i po drugie, jest to informacja po prostu, która dotyczy całej ludzkości.
czujecie to zmęczenie, bo cały potencjał czasu i przestrzeni działa na innej zasadzie. Ta przełęcz, która zazwyczaj pomiędzy światem żywych i umarłych odmyka się tylko na czas świąt poświęconych tej energii, na święto zmarłych, na dzień zadusznych, na około 3 dni w okolicach 1 listopada, tak teraz nie zamknęła się, jest cały czas otwarta, wieje jak otchłań za każdym krokiem, który stawiasz i jest to jak cień przeszłości, który czuć, ale który ma swoją wartość. Jest jak odkurzacz, który zabiera w dawność, w przeszłość te myśli, te uczucia, a nawet te choroby i te wiadomości enzymatyczne w Twoim ciele, które nie są Ci już potrzebne, gdy idziesz w przód. Gdy potrzebujesz lekkości w swoich krokach, elastyczności, gdy jest Ci potrzebne po prostu do tego, co masz zrobić, no, to, co nazwiesz najlepszością siebie. Jest Ci potrzebne Twoje najlepsze zdrowie, być może pierwszy raz się dowiesz, co to jest. Być może będzie to dla Ciebie ten właśnie realny wymiar cudu, gdy zauważysz, że ważność Twojego zadania, ta, z której zdasz sobie sprawę w czasie Skorpiona do czasu Strzelca, faktycznie wymaga od Ciebie najlepszej formy Ciebie, najlepszej w znaczeniu najbardziej dobrej, najlepszej w znaczeniu najdoskonalszej zdrowiem, najdoskonalszej podejściem, najdoskonalszej emocją, takimi uczuciami mentalnymi też. No i to wszystko, ten proces, przez który przechodzisz, nazwiesz po prostu optymalizacją, bo to nie jest nic innego. To jest Twoje dowydarzanie się, Twoje, no, właściwie stawanie się takim elementem i substancją przemiany całego swojego środowiska. Tu działa Twoja magia, tak jak tłumaczymy, przez obecność. I oczywiście rozumiemy to na różnych poziomach. Uczniowie to rozumieją inaczej, mistrzowie to rozumieją inaczej, alchemicy z własną praktyką to rozumieją inaczej, ale te wszystkie rozumienia się zgadzają. One są kontynuacją siebie, wzajemnie fluktuują, fraktalizują, ale wszystkie są prawdziwe. I mówią one o tym, że gdy człowiek zrozumie jako istota ludzka, że manifestuje głosem, który idzie w przód jak fala dźwięku, a następnie swoimi krokami, które idą fizycznie wręcz za tym dźwiękiem, wchodzi w to, co powiedział, tak oto zrozumienie, że słowo ciałem się stało, stanie się powszechne. Bardzo wiele wiedzy, która była do tej pory tajemna, teraz stanie się wiedzą powszechną. Twoja moc przebiega przez Twoje zakresy wiary, przez Twoje zakresy, w których jesteś w stanie zmobilizować swoją najwyższą energię siebie, najbardziej szlachetną, najbardziej jasną, pełną Boga, najbardziej świadczącą o Twojej potędze, ale i też tam, gdzie jesteś w stanie się skoncentrować. A więc skupmy się raz jeszcze. Obecność. Często w magii powtarzam zdanie: tylko obecny może wprowadzić w obecność. Wyobraź sobie dom czasu. Wchodzisz w budynek, który wygląda jak zegar i otwierasz sekundy od środka. I dokładnie to robisz swoją energią, swoim słowem, swoim podejściem, myślą, mową, zachowaniem, a dodatkowo jeszcze dodając, że mówię do czyniących, swoim działaniem. I teraz, jeżeli Ty decydujesz, że w Twoich sekundach, tam gdzie Ty masz obecność, w każdy kalendarz, w który wchodzisz, w każdy czas, na który się zgadzasz, w każdą kontynuację świata, w której zamierzasz brać udział, jeżeli Ty decydujesz, że na przykład sekundy przepełnione złością, czy zazdrością, czy agresją nie mają prawa i są wykluczone z czasu i przestrzeni, to spoglądając na nowy, świeży kalendarz, na nowy, świeży, nadchodzący rok, który rokiem ósemki pobłogosławi wszystkich nie tylko powrotem energii, ale taką sprawiedliwością boską za wszelkie dokonania.
to już nie jest olimpiada, to już jest benefis. I wiem, jak to brzmi, ale to dokładnie tak jest. To jest czas na odcinanie kuponów, jeśli macie od czegoś, od czego. To jest czas na cieszenie się efektem, który już wydaliście w świecie, bo zdacie sobie z tego sprawę. Być może będzie to jedna historia ludzka, która was przebudzi, jacy ważni jesteście. A być może ktoś wydziera sobie wasze słowa i poczujecie, że to, co robicie, jest w pewien sposób na zawsze. Ale każdy z was będzie miał taki swój własny moment, taką diamentową, wspaniałą, doskonałą chwilę, gdy zda sobie sprawę, dlaczego właśnie ty, a nie ktoś inny. Zdasz sobie sprawę, czemu to właśnie twoja obecność w określonych sytuacjach, w określonych nawet chorobach, w których wziąłeś udział w tym wydarzaniu świata i w tej inkarnacji, w tym przebiegu inkarnacyjnym, dlaczego to ma taką ważność? Bo jako obecny w tym, w imieniu swojej obecności, w tych częstotliwościach, możesz wprowadzić w obecność boską interwencję, świętą magię życia i dowolną zmianę, którą poczujesz ciepłem i światłem w sercu. To twoja obecność, to twoje zasięgi. I teraz uwaga, klucze i wskazówki zrzucam w samoloty jak plan Marszala. I jeżeli jesteście głodni odpowiedzi, to łapcie. Bo dojściem do mocy jest talent. Jeżeli macie jakiś talent, albo uwaga, jesteście odbiorcami, koneserami, melomanami jakiegoś talentu, to spędźcie w tym czas. Poprzez obcowanie z tym, co przyjemne, co dla was genialne, co nie tylko w jakiś sposób, ale w każdy sposób wskazuje wam, że życie to kreacja, wy bezpośrednio przebudzacie tę strunę w sobie, która jest za to odpowiedzialna. I to tak, jakbyście dokładnie wcisnęli sekretny kod na swoim budziku i nagle otworzy się portal, przez który wchodzicie w przyszłość. Yep, mniej więcej tędy. Jest jeszcze ważna informacja w tym, otwórzcie się na to, co przyjdzie w snach, ale nie bierzcie tego dosłownie. Liczy się atmosfera tego, co pojawia się w snach. To, jak się czuliście, to jakie się pojawiły symbole, ale też jaki był klimat. Czy gdybyście mieli napisać soundtrack do tego, co się tam działo, to byłaby to muzyka grozy, tego bądź innego rodzaju, czy na przykład jakaś symfonia. Bardzo ważne, żebyście wiedzieli, że macie na to wpływ. To, co czujecie z rzeczywistości, jest waszym czytaniem tej rzeczywistości. Odbieram tego, co jest napisane. Tego, co już stworzone. Waszą reakcją na bodźce, które są fizyczne, realne, które nastąpiły, mają czas, mają miejsce. Ale sekundy, które macie w rękach, trzymając nowy kalendarz, to scena, na którą nie wszedł jeszcze nikt inny i przedstawienie, które ma na imię tak samo jak wy. I wy decydujecie, o czym to będzie. Jeżeli w nowy kalendarz wpiszecie, że każda osoba uznająca się do tej pory za wrogą waszym celom zrozumie waszą szlachetność i zrobi wszystko, by wam pomóc, to takie sekundy świata są dla was w tym roku, w tym nowym czasie. Pamiętajcie, czy dostaniecie taki kalendarz ode mnie, a dostaniecie, czy też zrobicie go sobie sami z białych kartek, a możecie, to ma on taką samą potęgę, jeżeli podejdziecie do niego poważnie. To wy zapraszacie w swoje sekundy życia coś i wyrzucacie. Prawo przyciągania i koherencja. Zobaczcie, jeżeli zaczniecie się nagle otaczać jakąś taką wibracją, powiedzmy gangsterską, jeżeli to ma w sobie coś prawdziwego, to może się okazać, że no, na waszym osiedlu słychać nie tylko świerszcze, ale i swiszgany. No, może się okazać, że faktycznie ten temat się do was jakoś zbliża. Więc pamiętajcie, że macie wpływ na swoje życie, kształtując swoje środowisko, ale i macie wpływ na swoje środowisko dzięki temu, że macie w nim obecność, że macie w nim życie.
I jeżeli czujecie się na to, by wyjść ze swojego miejsca, pokazać drogę wyjścia, pokazać innym tę inspirację, niech wasza droga będzie płynęła wolnością i radością i zróbcie to. Ale jeżeli czujecie, że jesteście skąd jesteście i dotarliście, gdzie dotarliście, by te obydwa punkty zmienić i całą drogę pomiędzy, to jak najbardziej czujcie skrzydła magii za sobą i pamiętajcie, że nawet jeżeli nie obserwują was sąsiedzi przez lornetki, to wszystkie cząsteczki was, wszystkie momenty, gdy powiedzieliście komuś dzień dobry, są połączone z wami na bieżąco. Z tobą dzisiejszym, z tobą dzisiejszą, z tym, co teraz słyszysz. I gdy nastąpi w tobie cud, gdy nastąpi w tobie jakaś bardzo istotna zmiana, to ta energia przepłynie jak impuls całkowicie, aż do nawet najbardziej odległego w czasie i w przestrzeni i najbardziej drobnego elementu twojej obecności. I w zależności od tego, jaki stosunek do ciebie, do twojej obecności ma ten, kto dany atom w sobie nosi, będzie to od razu przyjęte jako rozwiązanie i zaakceptowane, bądź odrzucone, a może wrzucone do poczekalni, w zależności od tego, w jakim stanie organizmu i życia jest ten ktoś, kto otrzymuje tę pomoc. Może to zostać natychmiastowo zaabsorbowane albo wrzucone, że tak powiem, w chmurę i przyda się na później, schowane na zaśk. Ale nie ma możliwości, by taki impuls nie przepłynął. Tutaj cholesterol nie blokuje żył, tutaj bobry nie tamują rzeki, tutaj jest czysta energia, impuls elektromagnetyczny, który niezależnie od wszystkiego, co dzieje się w życiu i w świecie, jako informacja w wodzie połączonej, chociażby powietrzem, zobaczcie, wszyscy oddychamy tym samym powietrzem na całym świecie, teoretycznie wydaje nam się, że nie, ale jeżeli woda to jeden organizm, a tak, jedna informacja, jedno ciało płynne, tudzież czas, to jeden impuls natychmiastowo wydarzający się wszędzie, gdzie docierasz, wprowadza zmianę, której nie sposób, no powiedzmy, nie zauważyć, nie docenić, a przede wszystkim przewidzieć i opisać. Pamiętaj, że odkrywasz to, jest to coś, co jest nowe tobie, nowe światu i chociaż zawsze miałeś taką umiejętność zbudowaną w siebie jako człowiek, tak oto nie było w świecie pozwolenia warunków ani możliwości fizycznych dla jednostki, by to zmanifestować. A teraz jest. I w tym skorpionicznym czasie mocy pamiętaj, że twoja droga wiedzie przez talenty. Jeżeli przebudzisz w sobie szamański rytm, jeżeli to czujesz, jeżeli przebudzisz w sobie miłość do hip-hopu, jeżeli to jest twoja jazda, jeżeli przebudzisz w sobie jeszcze raz fascynację operą albo po raz pierwszy w życiu miłość do tańca irlandzkiego, cokolwiek to będzie, zachwyć się geniuszem swoim, geniuszem świata, zobacz, doceń to, żebyś spojrzany z góry. Nie, żeby ktoś Cię oceniał, bo tu nie o to chodzi, ale jest bardzo, bardzo prosta matematyka wszechświata, która widzi Ciebie tędy. Twoja energia, cała energia Twojej obecności, spojrzana z góry, dodana do tego, co jest talentem, co jest geniuszem, co jest miłością w robieniu czegoś, jeżeli ona równa się na przykład zazdrość, no to to równanie jest, mówiąc już niealchemicznie, ulicznie zjebane i nikt Ci na to nie pozwoli. Woda Wszechświata o tym nie popłynie. Pamiętaj, uciesz się o tym. Jeżeli umiesz być w zachwycie, to jest dokładnie to uczucie. Jeżeli umiesz być we wdzięczności, jeżeli umiesz być jeszcze wyżej, we freestyle, czyli w kreowaniu do przodu tego, co jest, co będzie się działo, w zaufaniu na tyle do siebie, do swojej kreacji, do swoich słów, że nie mając planu na to, jak będzie wyglądał twój pokój, po prostu zaczynasz go malować. Nie mając pojęcia o tym, o czym będzie piosenka, zaczynasz od pierwszego słowa. Nie wiedząc, jak będzie wyglądał twój obraz, stawiasz pierwszą kropkę
a następnie możesz ją nawet rozmazać w bitwę pod Grunwaldem 2.0. To zależy od Twojej kreacji. Pamiętaj, że żyjemy w czasach, kiedy naprawdę możemy sobie na to pozwolić. Mamy mnóstwo wzorów zaprzeszłych, które nas stresują. Mnóstwo takich konieczności, które nadal każą nam wstawać bardzo rano, mnożyć różnego rodzaju nawet i drobne działania, takie mikroruchy, które dają nam wrażenie multitaskingu, ale tak naprawdę odbierają fokus na wszystko, co ważne. Zagęszczają nas, powodują, że adrenalina, noradrenalina, tyroksyna produkują się w formie co najmniej tak, no nie wiem, ekstremalnej, jakby nas zaatakowało stado dzikich zwierząt. Odpukać. Nie, zawsze warto odpukać, póki mam niemalowane nogi, więc to. I gdy dochodzi co do czego, jesteśmy dokładnie w czasach konkluzji, w czasach ostatecznych, w czasach docelowych, to znaczy, że to już nie są ćwiczenia, to taki człowiek dowiaduje się sam od siebie, co jest dla niego ważne, co może w związku z tym, do czego jego bądź ją to upoważnia. Bądźcie w tym. Po prostu połączcie się z talentem i nie mówię tutaj o sztucznych programach typu Mam Talent, X Factor, czy tam cokolwiek, gwiazdy tańczą na boisku do golfa. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyście poczuli coś prawdziwego, co jest talentem, który chcecie mieć bądź macie, żebyście osobiście spędzili czas w tym talencie, jeżeli macie taką możliwość, żebyście stworzyli coś być może po raz pierwszy. Może to być ikebana z kwiatów, polecam. Macie czas zebrania miłorzębu japońskiego. Dokładnie z tego są stworzone te wszystkie róże, które tutaj widzicie i uwinęłam je dzisiaj, w ważnej dacie. I zostaną takie już, ewentualnie lekko zmienią kolor, wypłowieją. Sprawdźcie sobie wartości magiczne dokładnie tego symbolu, tego drzewa, liści tego drzewa. Zobaczcie, dlaczego jest nazywane drzewem nieśmiertelności, drzewem cudu. Poznajcie zarówno jego działanie, działanie tej energii, działanie miłorzębu japońskiego od strony medycznej, bardzo polecam. I tak samo polecam liście laurowe tutaj oraz goździki, zadanie domowe. No i zapoznajcie się od strony tego, co znaczy jako symbol. No i później zastanówcie się, dlaczego uznałam za stosowne spędzić w tym bardzo ważnym czasie świata, w czasie nocy, w czasie poświęconym na medytację, ponad 8 godzin na ubijanie więcej niż 500 róż. To bardzo ważne i chcę, żebyście sobie zdali sprawę z tego, że wszystko, co następuje w świecie i w życiu, ma swój sens w sekwencji rzeczywistości, we fraktalu, który tworzy, jest idealne, perfekcyjne, takie, jakie ma być. A to, że tego nie rozumiemy na bieżąco, nie wpływa ani na naturę tego, ani na geniusz życia i boskość, który jest w tym i który właściwie widać na każdym kroku. Więc spędźcie czas w talencie, spędźcie czas w poznawaniu siebie i swoich zakresów wyższych i głębszych. Nie musicie żyć wzorami, które znacie od rodziców, które znacie od swoich dawnych. To wy ustalacie, czy wasz dzień będzie zawierał na przykład czytanie książek, czy pływanie, czy też będziecie zestresowani i będziecie spędzali dużo czasu w pracy. To pytanie, gdzie widzicie siebie za 5 lat, nie jest tylko durną PR-ową albo HR-ową zagrywką. To jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Pyta was o kierunek, gdzie właściwie wy wybieracie taką odpowiedzią, gdzie chcecie dotrzeć. Dlatego zawsze odpowiadajcie sobie na to pytanie szczerze. Zadanie domowe, bo w Akademii Magii oczywiście dużo o tym było ostatnio, ale publicznie jeszcze nie wspomniałam zapewne. Pytania kwantowe. Wygooglujcie to, znajdźcie i posługujcie się tą cudowną, naprawdę niesamowitą mocą. Każdy z was będzie miał własne. To tak jakbyście poruszali się na naprawdę dobrych nartach po naprawdę świetnym śniegu. Po prostu przesuwają was one naprzód. Jeżeli wy
fokus rzeczywistości, fokus życia skupicie tak laserowo na jakimś określonym temacie, to o tym będzie wasz dzień. No to jest oczywiście pogłębiona zasada, szukajcie, a znajdziecie. Jeżeli chcecie mieć życie o czymś, po prostu spędzajcie w tym czas. Rzecz kolejna, będą niespodzianki. Nie tylko ze względu na moje urodziny, czy też Dzień Niepodległości, czy też wiele innych dat, które w tych energiach Skorpiona w każdym życiu właściwie czymś się zapisały. Na pewno masz taki dzień listopadowy albo październikowo-listopadowy, który w jakiś szczególny sposób został ci zapamiętany. Najczęściej może być to sposób nawet niepozytywny. Oto czas, by polubić, a nawet pokochać Królestwo Skorpiona raz jeszcze. Zwłaszcza z tym worteksem za plecami, gdzie przeszłość wieje za nami jak doskonały odkurzacz i zamiast się bać i uciekać, musimy zrozumieć, że to jest i prawdopodobnie będzie. Jest tylko po to, by każde słowo, które powiedziane w naszym kierunku, a które nie przesuwa nas w przyszłość, wyrzucić w przeszłość, oddać dawnym, zachować, zamrozić w momencie, w którym ono padło i zostało powiedziane, i by decydować, idąc przez życie, co idzie tam, gdzie przeszłość, co idzie tam, gdzie przyszłość, co wrzucamy przed siebie, bo tam będziemy szli, no więc to spotkamy, a co za siebie, bo to już jest kierunek dawny, tam się nawet nie odwracamy. Oto czas takich właśnie decyzji, przysłowiowego machania różdżką właśnie w tej tematyce. No i oczywiście, jako że Skorpion, gorąca woda, czas uczuć, namiętności, pożądania, ale i też czas bardzo głębokiej refleksji, bo jednak planeta Pluton do tego skłania, a to taki ojciec chrzestny Skorpiona. Więc w tej refleksji, w tym sezonie, zderzycie się z tym, co powoduje w was największą moc, co wyzwala w was całość was, co sprawia, że no już nie myślicie, że ta wibracja będzie na szczególną okazję, tylko działacie pełną przepustowością skrzydeł. I dla każdej duszy na Ziemi tym kontekstem jest miłość. Pamiętajcie, że to faktycznie jest takie uczucie, które wynosi energię człowieka na taki level, na takie piętro DNA, że tam już nie ma zagrożeń, chorób, wszelkich pierdół, które przeszkadzałyby w tworzeniu właśnie tej energii na Ziemi. To jest boskość, która wskazuje, że te sekundy, że to przeżywanie jest priorytetem. Dlatego radzę spojrzeć uczciwie na swoje zegarki, a właściwie, jak to mówimy, skin o clock, czyli sprawdzić swój własny puls, zobaczyć, czym ty osobiście, czym wy osobiście możecie wpisać miłość w życie. I jak macie 24 godziny na dzień i 365 dni w roku mniej więcej, to wydajcie maksimum z tego czasu na miłość. To wam przyniesie potęgę, to wam przyniesie moc i przede wszystkim odkrycie mocy osobistej, bo tak jak miłość jest osobista, tak moc jest osobista. I zobaczcie, w każdej miłości jesteście inni, ale w tej miłości, która jest wasza spełniona, przeznaczona, docelowa, jesteście całkowicie. I tego wam życzę. I tego uczy Królestwo Skorpiona, bo to feniksowy czas, to odrodzenie i życie, to kompletna szczerość, to Królestwo Prawdy, to integracja całości, to cień i światło jako kompletność i to decyzje, najczęściej bardzo, bardzo, bardzo szlachetne, co dalej. I dlatego też polecam, żebyście w tym czasie też znaleźli chwilkę samotności dla siebie, i żebyście nie tyle zastanowili się, wymyślili, stworzyli, zrobili mapę marzeń, co siedząc w ciszy, żebyście usłyszeli od siebie, od swojej intuicji, od wewnętrznego głosu, o co wam chodzi, co chcecie zrobić i żebyście mogli świadomie dodać swoje abrakadabra do tego. Jeżeli macie pytania o ten szczególny czas,
to ja nie będę oczywiście bez Waszych pytań rzucać w Was odpowiedziami. Po to macie sekcję komentarzy, żebyśmy mogli się tutaj wymienić wiedzą i spowodować określone pływy w życiu. Ja Wam przypominam, NUF jest 18 i będzie się działo w związku z tym, więc przygotujcie się do tego, że tak jak za pierwszym razem rodzi Was matka, za drugim rodzicie się sami, tak teraz boskość w Was rodzi Was do nowego życia. I w tym życiu macie już czas tylko na robienie tych rzeczy najwspanialszych, najbardziej szlachetnych. Na resztę, no nie macie czasu, bo za czas niższy płaciło się ziemniakami, a zatem platyną. Także rozpoznajcie wartość tego czasu, bądźcie w miłości i rozpoznacie w tym samym swoją moc. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Abracadabra. I zobaczcie, że to wielka moc, że mogę tutaj odpalić w studio świece i mieć wodę wśród tych wszystkich kabli, które teraz z ogromnym sprytem pominę swoimi nogami, ażeby wyłączyć dla Was to wideo, ponieważ telefon oczywiście znowu mryga, że się przegrzał. Najwyraźniej zwrotki, które tutaj dzisiaj padły, były tak gorące, że żaden procesor nie jest w stanie tego wytrzymać, nie mówiąc już o muzyce. Usłyszycie o tym całkiem niedługo i teraz zgadnijcie, w jakim języku. Ha! Przypominam, raczej nie Swahili. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Abracadabra.